Witam, ja jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy. Hired Team Trial Gold. Kolejna misja. Tym razem mamy mapę, która jest areną przygotowaną na jakiś konkurs, na coroczny kongres architektów, który odbył się w Pradze w roku 2037. No i zdecydowano, że ze względu na swoją wyjątkowość arena świetnie nadaje się do treningu jednostek oddziałów SWAT. Więc sobie tutaj to potrenujemy naszym SWAT-em. Fajne czasy, robię sobie areny na konkursy. Dobra, poznajmy mapę. Nie wiem, czy ją kojarzę. Ale jak się nie mylę, to oto jest cała filozofia. Tak, ja już coś tu kojarzę. Aha. Chociaż nie, już się pogubiłem. Okej. Okay. Aha! Dobra, to będzie Capture the Flag. Zobaczmy tu dalej. Tu mamy to. Tak, grałem już na tej mapie, dobrze już znałem, ale jakoś teraz skojarzyć nie mogę. Tak, tu jest środek. Dobra. Jakoś będzie. Tam jest snajper, jedę. O, shotgun, muszę to wziąć. Ale snajpa też jest ważna. Gdzie ta snajpa była? A tu, okej. Dobra, mamy snajpa. Możemy snajpić. O kurde. Zapomniałem, że to zabija. Czy nie wiedziałem nawet. Dobra, to jeszcze raz. Najprawdopodobniej w bazie przeciwnika. A, chyba tak. O kurde. Dobra, to gdzie ja tu mam iść? Aha, to mam co obalić. Dobra, jest. Dobrze, dobrze. Teraz tylko zwiać. W drugą stronę. Tędy. Czerwony, kurde. Straszna linia. Oczywiście idealna muzyczka do akcji, a przeciwnicy popylają z moją flagą. Takiego wała nie da mi oddać mi moją flagę. No dziękuję, dziękował ślicznie. Dobra, z naszą snajperką dalej ciśniemy przez świat. Trzeba ich gościa rozwalić, który trzyma flagę, by nasz mógł odłożyć ją. Więc szybko tu gdzieś pocisnę. I go rozwalę. Albo nie. Dobra, mam karabinek. Moim zdaniem taka najlepsza broń. Bo najłatwiej nią zabić. Choć nie do końca. A shotgun jest najniebezpieczniejszą bronią. Czego mi to cały czas bierze to, co jest ostatnie? Okej, okay, przeciwników nie widzę. Ale tu gdzieś byli. Dobra, to tu przysnajpimy. Tak, tu nie ma kucania kontrolem, oczywiście musi być wystrzał. Czego ja znowu nie wiedziałem. Przejęliśmy flagę. Tak, tak, tak. Co jest? To chyba i flagę wezmę. Bo szóstki mam otwarte te bronie dostępne. Brudę. Zaraz rozwalę. No właśnie. Mam je podnieść? Nie. No żal. Winda się nawet zepsuła. Jak tu o mnie dbają dobrze. I flagę mi tu nieśle, nie? Kurde. Dziękuję. Ja sobie ją odbiorę i teraz wrócę tutaj. Oddać. No, podziękował ślicznie. A ty co panił się?
Boże, w ogóle trafić nie mogę. Okej, flaga odzyskana. Jeszcze sobie karabinek wezmę. Nie, mam full amunicję, to miło. To teraz karabinkiem polatam troszeczkę. O kurde, on ma granatnik. Na szczęście to ma... ma spóźniony zapłon. I mi wiele krzywdy nie zrobi. Teraz przydałoby się tutaj właśnie ta gida po następną flagę. Bo... jeżeli nie będę brał, to oni mogą wiznąć. Będzie niemiło. Chcę to w miarę sprawnie skończyć. Chwila. Czekaj, tu ruszyłem w pogoń za przeciwnikiem zamiast zawalić flagę. Kurde, we troje mnie trafiali. O, najlepszy wynik, to miło. Snajpereczka, 5 amunicji. Dostał. Szkoda, że mu to gówno zrobiło. O kurde, drugi. Ładnie to się zgrali. No, aha, dobra, to ja mam respawn w myszce. Kurde, ja z pistoletem nie mam szans, muszę od razu polecieć po jakąś broń. Ach, co się będę. Gdzie? Znowu? Przecież to łatwy poziom jest. Ludzie, boty. Litujcie się. Biorę karabinek i rozwalę. Bo coś... o nie, mam amunicję. Okej. Czy tu skaczący bot? To jest amunicja do tego? Tak, elegancko. Dobra, tutaj się na razie ukryję. Apteczka. Granatniki tutaj trzeba odpowiednio używać, bo jeżeli się nie umie używać, to nie ma sensu w ogóle go brać do ręki. Bo granat... trzeba brać dużą poprawkę na to, jaka jest odległość i czas, w jakim wybucha nasz granat, co sporo utrudnia w dużej mierze. No tutaj pan chyba wkroczy, dostał się tak zgiął bardzo brzydko. Ej, zostaw mi tę flagę, pani! Ej, co ty robisz? O kurde, chyba jej wziąłem broń. No to jeszcze jedna flaga i moja drużyna wygrywa i... będzie koniec. Kurde, jak weszło mnie to w dupę stronę. Zostaw mnie, gościu, jestem bezbronny. Czy miałem pistolet, ale ja nie Chuck Norris. To jest pistoletem. Granat. Gdzie to jest? Gdzie pistolet? Tu. No dajcie mi co. Czy ma mało HP, to go zjadę. Albo on mnie. O, jest jakaś broń, zawsze coś. Gówno, ale się przyda. No właśnie, gdy się umie używać. Tak naprawdę to był teraz fuks, ale kto to musi o tym wiedzieć. Shotgun. No, to mi się przyda. Tylko jeszcze amunicję do niego poproszę. O, jest amunicja. To możemy wbijać im na bazę. Mi się przydało jeszcze karabinek wziąć. Jest tyle tych broni tutaj dostępnych, różnych, mocnych, mniej mocnych, ale jednak ja najbardziej wolę karabinek i shotguna. Są niby najprostsze i w ogóle takie najmniej rozwinięte, ale najlepsze. Oddaj mi flagę, jak chcę.
Gościu, ja chcę flagę donieść. No dzięki. Kurde, zgubiłem flagę, jaka za mnie ciota. Zarąbałem mojemu flagę, zabijając go i później sam straciłem jeszcze tę flagę. Czerwoni przejęli naszą flagę. Wal się, jak nie chcesz walczyć. Dobra, amunicja jest. Karabinek jest. To jedziemy z koksem. Amunicja 200. Zdrowie 100. Broń 1. Ale tyle mi wystarczy. Ja chcę flagę ponownie. Dobra, nic mnie na razie nie goni. Tu była pani, ale mnie minęła. I popylam sobie z moją flagą. Czy z flagą przeciwników. Muszę go zabić. Dobra, jest tylko moja flaga, a czy przeciwniku flaga jest tylko podniesiona, więc ja mogę teraz sobie spokojnie oddać moją. I koniec. Dziękuję za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. O, dzięki za świetny rezultat.